Witajcie kochani, siemano. Dzisiejsza lekcyjka krótka dotyczy tematu, jak trzymać piórko. Bo to nie jest taka oczywista sprawa, że po prostu bierzemy piórko i napierniczamy w całej ręce, czy tam, prawda, o nowym czadu. Wiadomo, jak się ogląda jakieś filmy znanych gitarzystów, to oni mają już swoją technikę wyrobioną i oni są wyjątkiem potwierdzającym regułę, czyli załóżmy, teoretycznie nie powinno się trzymać tak piórka, ale tamten tak trzyma i mu dobrze idzie, no oczywiście, ale to jest jak właśnie, jak mówię, wyjątek potwierdzający regułę. Jak trzymamy piórko? Piórko trzymamy w dwóch palcach, kciuki wskazujący i piórko jest przedłużeniem palca pierwszego, ale nie do końca przedłużeniem w ścisłym znaczeniu przedłużeniem na zasadzie o, że jest trochę dłuższy palec wtedy dzięki temu, tylko piórko ustawiamy pod kątem 45 stopni, czyli no teraz myślę, że teraz zarobiście widać. Tu mam palec, tak? Muszę go przekręcić, żeby był pod kątem 45 stopni. 45 stopni do palca, o. Widać, tu mam, tu jest palec mój. Piórko jest właśnie tak mniej więcej 45 stopni, o. Coś takiego. No nie, nie tak. Nie 90 stopni, bo tak nie damy rady, już nie sięgniemy czubkiem, bo uderzamy czubkiem piórka. Czyli trzymam w dwóch palcach, o, tak jakby mam palec, tak? 45 stopni, piórko wystaje jak najmniej. W zasadzie im mniej, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli za mało wsadzę, za mało wystaje, to już zaczynam uderzać opuszkami palców. Więc jakby, jak już opuszkami palców uderzasz, to oczywiście to jest właśnie wtedy złe ustawienie. Trzeba troszeczkę wtedy wysunąć. I teraz jak przykładamy rękę, bo trzymanie piórka to jest, no dobra, dwa palce, ok. Dwa palce już mamy to powiedziane. Tylko teraz tak. Pozostałe trzy palce stanowią, ja to nazywam punkt oparcia, czyli nie jest tak, że piórko ma kontakt ze struną tak, o, że sobie w powietrzu gram, tylko piórko opiera się, dłoń, te trzy palce opierają się gdzieś na korpusie. Zwykle to jest tak, że palec serdeczny jest, jeżeli przyłożymy go pionowo, to ten palec serdeczny jest jakby, przynajmniej u mnie jest taki, że jest troszeczkę dłuższy i on zwykle ma kontakt z korpusem, ale jak najbardziej niech będą te trzy palce razem, bo niektórzy trzymają jakoś tak, albo na przykład jednym palcem pozostałe podnoszą do góry, to nie, bo tutaj za dużo wtedy się wygibasów, za dużo tutaj ścięgna zaczynają pracować, niepotrzebne jakieś ruchy robić i wygięcia, po prostu tak jak mam normalnie rękę, tak. Piórko w dwóch palcach, to pozostałe palce są po prostu wyprostowane i opierają się gdzieś tutaj na korpusie. Tutaj wszystko elegancko widać. Kolejna ważna rzecz, jeżeli mamy gitara jest tak równolegle do podłoża, do podłogi, to ręka, patrzcie na kąt ręki. Kąt ręki też jest mniej więcej 45 stopni. Nie jest tak, nie trzymam tak. Nawet nie dam rady, bo musiałem mieć bardzo nisko, ani nie trzymam też wzdłuż. Ręka to nie jest przedłużenie struny. Ręka po prostu, kąt położenie ręki to jest też mniej więcej 45 stopni. Tak teraz najlepiej widać, bo jeszcze istotne jest to, o, 45 stopni. Istotne jest to, że gryf idzie do góry. Trzymamy gryf do góry, nie trzymamy równolegle do ziemi, prawda? Nie trzymamy tak, bo tu nam się ręka zaczyna robić kąt 180 stopni, który w ogóle blokuje już możliwość tutaj grania, poruszania palcami. Więc gryf do góry, tutaj kąt jest mniej więcej 90 stopni, mniej więcej 90 stopni i gramy. Bo ważne jest to, dlaczego mówiłem, że piórko ma być przekręcone, bo piórko, jak uderzamy w strunę, to piórko powinno uderzać strunę, jeżeli to jest struna, piórko powinno uderzać strunę czubkiem, tak, nie czubkiem, jakby o ostrą krawędzią, tylko tą płaską krawędzią. Wtedy jest nawet słychać, jak teraz tam klikam po palcu, słychać ten atak. Jak gram, uderzam bokiem, to nic nie słychać. Nawet jeżeli go troszeczkę przekręcę, bo tu jest słychać kliknięcie, jak zacznę przekręcać piórko, to nie słychać. Tak oczywiście nie gramy, bo to byśmy przecięli strunę. Żarcik, heheszki.
Nie przetniemy druta oczywiście. Więc stąd całe te ustawienia tych kątów powodują, że ja jak uderzam teraz piórko, piórkiem w strunę, to patrz jak jest piórko. Piórko jest po prostu idealnie, jeżeli uderzam w dół, to jest takie samo ułożenie piórka, taki, tą samą powierzchnię uderzam w dół, co do góry. Stąd każde uderzenie, czy w górę, czy w dół, jest takie samo. Na pustych strunach, czyli po prostu tutaj nie naciskamy żadnym palcem, po prostu pustą strunę uderzamy, żeby każde uderzenie było takie samo. Ważna jeszcze jest uwaga taka, że piórko nie trzymamy na sztywno, w sensie, że orę tutaj na sztywno, że tutaj po prostu uderzam. Popatrz jak to jest, jeżeli trzymam na sztywno mocno, to jest taki dźwięk. A trzymanie luźniejsze, czyli troszeczkę to piórko chodzi na boki, jak ja tutaj, pokażę do kamerki. Trochę to piórko trzymam na tyle, że ono się rusza, nie żeby wypadało. Poza tym, jeżeli byśmy trzymali, wystawało nam dużo, to jeżeli mam poluzować, to zaraz nam wypadnie. Owszem, możemy trzymać na sztywno i będzie ciężej, ale to nie chodzi o to, żeby trzymać na sztywno. Mały czubek wystaje i mamy troszeczkę to piórko tutaj się rusza. Stawy palców też się troszeczkę ruszają. Popatrz sobie, jakie mam tak. To tutaj chodzą te palce. Nie są na sztywno. Gdyby na sztywno, to bym musiał tak uderzać. A ja mam po prostu tutaj luz. I teraz twoje ćwiczenie będzie takie, żeby po prostu na pustych strunach uderzyć, grać tym piórkiem, nie wiem, milion razy może być, byleby sobie wyrobić nawyk równego uderzenia. Wszystkie, jakby podejść metronom teraz, ty, 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 ty. No, metronom można było włączyć, żeby uderzał w takim szybkim tempie, żeby wszystkie były tak samo, nie że wpadnie za głęboko, to wtedy już, prawda, coś jest jakiś problem, bo za głęboko. Jeżeli mało wystaje, to nie wpadnie tutaj do środka. Jeżeli są jakieś pytania, piszcie koniecznie w komentarzach pod spodem. Tak więc trzymajcie się.